Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Bioshock u mnie na kanale. I tak, ostatnio jesteśmy zagazowani przez Andrew Ryana. Oho, czuję się otoczony i zaszczuty. Chodźmy do celu. Tak, musimy znaleźć kogoś, kto pomoże nam uratować drzewka w Arcadii, byśmy nie udusili się de facto. It's a genetic vector that... Oh, look who I'm talking to. Could you find a sample of Rosa Gallica for me? Look in the grotto. I've got to keep working while there's time. Okej, Julia Langford bezpośrednio przyszła do celu. Ej, słuchaj, chcesz przeżyć? Pomóż mi uratować te drzewa. Więcej mnie potrzeba. No dobra. No to pomożemy jej uratować drzewo. Musimy znaleźć jakąś tam różę. O Jezu! To Big Daddy! I ma siostrzyczkę! Tak, by the way, wziąłem w ogóle jakby tonik, który daje mi większego buffa do badań. Dobra, myślę, że jesteśmy w stanie ściągnąć tego bedboya. Proszę się ode mnie odsunąć. Łapaj pomidorka. Jezu Chryste. Big Daddy, ale powinien troszeczkę dopracować jakby celowność. Dobra, i teraz tak. Jak my to rozegramy? Też mogę rzucać miny. Tego bad boya. O właśnie, tym dokładnie. Wow, wow, wow. Dobra. Armor piercer. Dobra, kolejna mina poszła. Połowa zdrowia. Bardzo bym nie chciał, żeby teraz przyszedł taki splicer. Kolejna mina. O, kolejna mina, tym razem we mnie. Dobra. Nie, ach. Nie narzekaj, mała. Będę twoim nowym tatusiem. Even in the gathering dark, you light the candle. You have saved the little ones when you might have shown your cruelty. I am sending something your way. O, o, to już kolejny prezent. Super. No, dobra, by the way, tutaj mamy kolejnego ziomeczkę do sfotografowania. On jest chyba związany z fabułą, tak mi się wydaje. They drink human blood and chant, harness the flame, harness the mist, and believe they're touched by the ancient gods. An aging bunch of frat boys tilting back goblets of plasmids and calling it ambrosia. A oczywiście, jak to w każdym normalnym społeczeństwie bywa, kiedy pojawiają się supermoce i rzeczy niewyjaśnione, pojawia się religia, a religia z czasem zamienia się w kult. Tak więc, tak, oczywiście, że są osoby, które zaczęły wyznawać plazmidy jako boskie moce, nazywać właśnie plazmidy boskimi mocami, a ponadto nazywać Adama ambrozją. I tak, to pozostaje się kultu. Cześć.
O tak, teraz to idzie. Dobra. Musimy teraz znaleźć najbliższą... najbliższy Getter Garden. Kult kultem, ale klimacik mają, nie? Ale daje wielkie cycki. What the fuck? Nie daje jej nóg, ale come on. Tak? Pewnego dnia. Znaczy pewnego dnia dosłownie, jak tylko wrócimy do tego, do Getter Garden, to kupię kolejne sloty, będę mógł zakupować te wszystkie toniki. Póki co je zbieram do zbierania dosłownie. Merlot, nic ciekawego, nic ciekawego, trochę krwi, mech. Tajemnicze symbole, shit. Moja wesoła wieżyczka. Czemu wy nie żyjecie? Co wam się stało? A, pewnie ja wam się stałem w sumie. O mój Boże, gdzie jest kuźwa ten cholerny... A, teoretycznie przede mną. O mój Boże, lakują tam kogoś, prawda? Walczcie! Walki żuli! Oh yeah. Poważnie? A i tylko tyle? Are you fucking kidding me right now? Wytrzaskam ich do zera. Mam tutaj trzech naraz, tak więc jakby dobijam A nawet jeśli robię parę zdjęć. Dobra, udało się chyba. Bup. Dziękuję. Płoncie. Okej. Full story, sis. Pozwolicie, że zabiorę to. O, i mamy misiaczka. Dziewczynko, tu jest mina, więc jakby uważaj, nie? A trzeba zacząć chyba używać tego. Słyszę. Nieważne. Alright, dobra. Physical combat i w upgrade. No dobra, zacznijmy od tego. Więcej Ewy. Granie w Bioshocka dla wszystkich dziewczyn o imieniu Ewa albo dla wszystkich gości o imieniu Adam musi być kurwa zabawne. To jest, wiecie, ten moment, kiedy słyszycie własne imię gdziekolwiek i jakby z jednej strony dobrze wiecie, że nie jesteście jedynymi posiadaczami tego imienia, ale coś w mózgu jakby, wiecie, odnotowuje to. Potem to ułożę. Teraz będę kupował na pałę. Okej, to już pokupowałem. No cóż. Na szczęście mam tak rzadko spotykane imię, że często mi się to nie zdarza. Dobra. Chciałbym móc odekwipować to i zacząć jakby od nowa. A dobra, okej. Apteczki przywracam trochę Ewy. Spoko. A nie, to przywraca więcej zdrowia, to daje Ewę. Okej, hakowanie dodaje Ewę, niekoniecznie. Szybciej się ruszamy i machamy kluczem. Narzędziem, bronią. Plazmidy używają mniej Ewy. Naturalny kamuflaż, to jest zabawne, nigdy nie umiem tego dobrze wykorzystać. Tak, jak stoimy w miejscu, to jesteśmy się niewidzialni. Dobra, w takim razie wezmę Eve Saver w takim razie. Jasne. Tutaj, co się dzieje tutaj? Speedy Hacker, okej, niech będzie, zaczniemy od tego. Combo Locks? Co są kurwa Combo Locks? To... Dobra. A nie, czekajcie. Nie będzie to w sumie. To sprawia, że mamy dwie mniej płytki z
failem podczas hakowania. To sprawia, że łatwiej hakuje nam się wieżyczki, boty i kamery, a to spowalnia proces tej cieczy podczas płynięcia tej cieczy podczas jakby całego tutaj właśnie hakowania. Okej, to zostaje jak jest. Superacko. Dobra, so. Teraz mamy już nieco dobrego przy sobie. Porom, pom, pom, pom. Idź do celu. To jest to. Tutaj się nie przedostaniemy chyba? Tego dziwnego po prawej. No dobra, okej. Idziemy w prawo. W lewo. Wiem, że możemy iść też dołem. Tak, ściano, czy to astma? Chyba astma. A, to tu jest to przejście, okej. Okay. 80. Mogę auto hacka zużyć. Nie wziąłem ułatwienia hakowania sejfów, bo i tak przeważnie używam autohackera, żeby to robić, tak więc no. Niesanitarnie, tak? Rapture jest niesanitarne. To. Czy ten gościu został? No chodź. Hitboxy w tej grze są interesujące, bym rzekł. Bo jestem prawie pewien, że nie dostałem ani jednym z tych ciosów. O Jezu, pamiętacie kiedy to zabijało na hita? Nic więcej nie ma. Mam wrażenie, że idę w złą stronę. No dobra. Cześć. Czy zdążyłem? Nie. Chyba nie. No dobra, okej, wybaczcie przerwę. Gdzie jest Stachu, który mnie tutaj zaskoczył? O Jezu, nawet nie wiedziałem, że ten apart ma zoom. To interesujące. Tak, udawaj, udawaj. Strasz mnie, strasz. Nie boję się ciebie, ani niczego innego. Póki co. O, to osoba. To już tak, wow. To było nieimponujące. Widziałem coś przez chwilę, chyba mi się tego wydawało. Dobra, będzie to i to. O tak. Z Big Daddy'mi będziemy walczyć zawsze, tak więc przydadzą nam się te armor piercery, spokojnie. Nie biorę ich dla beki. Okej. O tak, to jest to. Naprawdę, ta mapa nie ułatwia mi kurwa niczego. O! Big Daddy! O, to ten sam, którego tykałem fotkę wcześniej. Czy ty mi dajesz z liścia? No, szanujmy się, kolego. A, to tutaj byłem wcześniej. There has been tremendous pressure to regulate this plasmid business. There have been side effects, blindness, insanity, death. But what use is our ideology if it is not tested? The market does not respond like an infant, shrieking at the first sign of displeasure. The market is patient, and we must be too.
Ryanowi nie śpieszyło się, żeby uregulować ten cały szajs z plazmidami. Dobra, teraz musimy dostać się na dół i nie zginąć. Nie jestem super fanem tej sekcji. Aha, drewno nie przewodzi prądu. Ktoś mnie chyba bierze z dwóch stron naraz. Tak, to wieżyczki, które podejrzewał. No. I taka sytuacja, nie? Taka sytuacja. Co mam tutaj kurwa zrobić? O, goddammit. O nie, nie mam przekręconego tego, goddammit. Dobra. To miotacz ognia. Chyba? Tak, to miotacz ognia, definitywnie. Ale wieżyczka. Super zwiększony damage, to mi się kurwa bardzo przyda, niewątpliwie. Czy ja mogę mi trafić się przez to? Tak, mogę. Problem rozwiązany. O, tam mamy kamerę. Kamery są zbyt fajne, żebym po prostu się ich pozbył. Naprawdę nie zależy mi na bonusie do damage'a do kamer. One są żałośnie słabe, więc jakby... Come on, bro. Get your shit together. Dobra, tamtą wieżyczkę... Dźwięk. Tak, gro, tak. O, dziękuję. No niestety, to jest kuźwa cudo posiadania wielu funkcji pod tym samym klawiszem. Duszę kwadrat, żeby hakować, ale postać ładuje sobie strzykawę w nadgarstek. Gregory, don't come whining to me about market forces and don't expect me to punish citizens for showing a little initiative. If you don't like what Fontaine is doing, well, I suggest you find a way to offer a better product. Okej, tak. Ryan definitywnie nie chce przyjmować tej całej sprawy z Fontainem i plazmidami na klatę. Woli obchodzić ją dookoła. W sensie dosłownie powiedział swojemu reprezentantowi, że hej, zamiast walczyć z Fontainem, po prostu zaoferuj produkt lepszy od niego. Jestem pijany. Okej, czyli ona zasadziła to jakieś róże, były istotne dla czegoś, ale kazali się stąd wynosić i nigdy nie sprawdziła, co się z nimi stało. Mamy sporo kasy, może wypadałoby sobie coś pokupować, bo jakby... A, to był ten miotacz ognia, okej. No dobra. Bup. No i oczywiście splicery. Niszczę wszystko, wiem o tym. Moja wieżyczka, moja kamera i prawdopodobnie ten Bigdali zajmą się wszystkim. Mamy przecież nadzieję. No dobra. O, tu jest jeszcze drzwi. Nie obadam. Albo teraz. W końcu mamy czas, nic ciekawego się nie dzieje, prawda? Autopacker? A nie, to tylko film. Chosen to defend Rapture, they've chosen to side with Atlas and his bandits.
There are no innocents. There are heroes, and there are criminals. Tak, to kolejny dziennik potencjalnej, nie wiem, żony, narzeczonej, dziewczyny, kochanki, whatever, Andrew Ryana. Po tym jak opuściła ona klinikę doktora Steinmana, ponieważ pamiętamy, że została ona ranna podczas pamiętnej nocy sylwestrowej, tak to powiedzmy, podczas wybuchu. Dużo się zmieniło, ludzie walczą na ulicach, jest mnóstwo krwawych rozrób i tak dalej. Zapytała Ryana, co się dzieje, czemu ona to pozwala. Na co Ryan odpowiedział, że spokojnie, te osoby to nie są żadni niewinni. Świat dzieje się na bohaterów oraz kryminalistów. Ci, którzy są po mojej stronie i po stronie Rapture, to bohaterowie. Ci po stronie Atlasa to kryminaliści. Dobra. Będę chciał zwabić tego Big Daddy'ego tutaj. Mamy parę min. Nie wiem, czy moja mina wybuchła we mnie. Oho. No chodź. Chodź tu, dupku. Chodź tu, kręciaty dupku. Dobra, kamera uruchomiona. Nie do końca przez gościa tego chciałem, ale niech będzie. Dobra. Nie wiem, kto uruchomił właśnie tę kamerę i to jest troszeczkę problem. Nie podoba mi się to definitywnie. Ej ty, nie zapominaj o mnie. Oho, super, super, bajera. O nie, moja kamera nie istnieje, niedobrze. Niedobrze, zginiemy tutaj. Śmierć i w ogóle rzeczy. Nie, nie mam szans w takim razie. Nie wierzę. Ale kurwa fuks, ratujemy, bo zaraz zawieje wiatr i zginę od tego wiatru. Mam zero życia, dosłownie zero. Wow. Nie wiem, czemu kamera nie zareagowała na Big Daddy'ego. Było to dla mnie niefrasobliwe i bardzo mi się przeszkadzało. O mój Boże, niedobrze, niedobrze. I umarłem. Ziemia eksplodowała i umarłem. Tam była mina, prawda? Zapomniałem o niej. Fuck! Jakiś jebany clown się ze mnie śmieje. Damn it, Joker! Wyżyję się na tej maszynie. Potrzebuję kogoś słabszego ode mnie do wyżywania się. Kogoś, kto mi nie oddaje. Dobra. Okej, okay, to dobra. Dobra, reszta zostaje. Dla przyszłych pokoleń. Dobra, w tym odcinku jeszcze nie wiem, gdzie jestem. A, tutaj. Uderzyłem na najbliższego automatu, który jest teoretycznie za rogiem. Uzupełnimy nieco towaru. Bo mam sporo kasy, ale mało przedmiotów leczących. To jest złe połączenie. A potem zakończymy. O! Dobry start. Poważnie, come on. Ten gościu wykonał interesujący ruch pod koniec swojego życia. O, śmietnik. Ja się sakujemy tą maszynę. Serkę za panią. Ale mnie te automaty denerwują. Chryste, panie. O nie! Oh no!
Szybko, szybko. O, pięknie. Klik, klik, klik. Kurwa, generalnie chyba wziąłem najsłabiej, słabiej wyposażony automat w całym Bioshocku. Nawet nie ma zastrzyków z Ewą. Dobra. Przeładowanie wszystkiego. Dobra. Okej, okay, i tutaj sobie zakończymy ten styl ode mnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się plutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Bioshocka u mnie na kanale. Bye, bye.